się logować. Bo już jesteśmy, znowu jestem na żywo. Dobrze, zostawię może ten czat w spokoju, bo widzę, że to czat powoduje, że nas tutaj wyrzuca co chwilę, także przepraszam za problemy techniczne. Staram się tutaj dostroić odpowiednio w miarę i tak, żeby było już na spokojnie. Inaczej będę obserwował siebie na czacie na stronie internetowej. Jeżeli mnie widać i słychać, to pozdrawiam i witajcie wszyscy. Z tej strony Bartosz Kurzeja, audycja 5D, czyli Fifth Dimension, czyli piąty wymiar. Jesteśmy tutaj, ja i Barbara Witkowska. Bezfonimowa, tak? Zazwyczaj, chyba że się Barbara, to jest pęknięty. Czyby mikrofon nie działał? Słychać mnie? Halo, halo? Czy teraz mnie słychać? Teraz będzie lepiej mnie słychać. Widać się słychać. Do tej pory wszystko chodziło, tak? Jest ok, jest dobrze. Szybciutko przepraszam was, moi drodzy. Chcę tutaj ustawić wszystko tak, żeby było... halo, halo, halo. Momencik. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Troszeczkę za głośno z tego, co widzę. Halo, halo. Halo, raz, raz. Halo, 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 halo. Może teraz będzie lepiej. Mam nadzieję, że jest dobrze, tak? Super. Dobra, super. No, to cieszę się bardzo, że wszystko jest w porządku. Dzisiejsza audycja będzie poświęcona głównie temu, co się obecnie dzieje. Oraz ze strony Barbary omówione zostaną tematy dotyczące alchemii. Alchemii ogólnie. Na wstępie chciałbym puścić ten kawałek, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, a mianowicie ten, który według Baszara jest idealnym kawałkiem na oczyszczenie swoich wewnętrznych, ogólnie dostrojenie swojej wibracji do odpowiedniego poziomu. A mianowicie to jest ten kawałek.
No i taki oto właśnie jest kawałek. Do trzeciej minuty ponoć właśnie jest ta idealna częstotliwość, która pozwala człowiekowi na odcięcie się od takich negatywnych połączeń, czyli różnego rodzaju osoby, wydarzenia i tak dalej, które w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, z którymi mamy do czynienia, one są uwalniane. Czyli to oczywiście jest jedna z wielu metod obecnie na dostrojenie się do tej nowej wibracji, do tej czystej wibracji, która do nas przez cały czas dociera. Ta wibracja od 21 grudnia 2012 roku coraz to bardziej pokazuje całemu światu, co tak naprawdę jest istotne i w którym kierunku powinniśmy iść. No i jak najbardziej jest dosyć bardzo głośno zresztą o tym słychać teraz, a mianowicie o rezygnacji papieża ze swojej funkcji Ratzingera. Rzekomo według niego oświadczenia związane jest to z jego już podeszłym wiekiem. I to tak niby jest tłumaczone oficjalnie. Oficjalnie wyjaśnienie jest tego typu, lecz jak już wiele osób oficjalnie zaczyna o tym mówić, coraz bardziej na łamach prasy światowej, nie tylko, że to jest. To nieprawda jest. Może to jest jedna część tego. Głównie dlatego przede wszystkim, że jest oskarżony o nie tylko o pedofilię, ale o to również, że przetrzymuje w Watykanie pewne osobistości, które od wielu lat molestowały dzieci i no. Jest to jak najbardziej rzecz niedopuszczalna, a on wiedząc to już wcześniej, będąc kardynałem i później stając się papieżem, będąc wybranym na papieża, nadal nic w tym kierunku, że tak powiem, nie robił, pomimo iż były pisane pisma, wnioski, oskarżenia i no, jako że to się dzieje w Watykanie, to zostaje w Watykanie. Lecz teraz to zaczyna być coraz bardziej jawne. I no, z pewnością nam Bóg pokazuje, lub ta wyższa siła pokazuje nam, co się dzieje, a mianowicie w tym samym dniu, w którym ogłoszone zostało przez papieża jeszcze obecnego papieża zostało ogłoszone jego rezygnacja pod koniec lutego. W tym samym dniu wydarzyło się mniej więcej to. We want to show you some extraordinary pictures which came to us from the Vatican on what was, of course, an extraordinary day. Within hours of Pope Benedict announcing that he was to resign, take a look at this. Lightning struck St. Peter's Basilica. You can see it again now in slow motion. Extraordinary. It happened just before 6 o'clock in the evening, local time. Tak, więc widzimy, co miało miejsce przed ogłoszeniem, w dniu zresztą ogłoszenia rezygnacji papieża. Czyli są znaki. Znaki pojawiają się coraz częściej. Te znaki związane są również z tym, co z nami samymi. Czyli mówimy tutaj o rodzeniu się nowych rodzajów dzieci. Dzieci, które mają niesamowite zdolności. I tutaj przedstawiam akurat krótki film, również reportaż, tym razem z Chin, o dziecku, które ma podobną zdolność, jak koty mają, czyli zdolność do widzenia w nocy. Zwróćcie uwagę na jego oczy, jakie są charakterystyczne. I to dziecko, oczywiście lekarze i naukowcy oficjalnie tłumaczą to pewnego rodzaju zwyrodnieniem i jakąś tam chorobą, lecz uwierzcie mi, nie jest to absolutnie żadne zwyrodnienie lub żadna choroba. Wręcz przeciwnie, jest to kolejna faza, kolejny etap
ludzkości, czyli kolejny etap rozwoju naszej rasy. Jeszcze raz może pokażę te zdjęcia. Kolejny etap naszej ewolucji. Ewolucja ta jest powiązana oczywiście z tą energią, o której mówiłem wcześniej, czyli o energii, która dociera do nas przez cały czas i która przyczynia się do właśnie powstawania takich dzieci. Kolejnym przykładem jest ten oto chłopczyk, nazywa się Alfie. Jest to Brytyjczyk, który w 2011 roku, 11 kwietnia, czy wcześniej, przepraszam, przed 11 kwietnia został poczęty i ma trzy chromosomy i jest to również kolejny dowód na to, że są to według oczywiście oficjalnych anomalie, ale anomalie genetyczne, lecz nie jest to anomalia, jest to dowód na to, że rzeczywiście ewoluujemy teraz w bardzo szybkim tempie i cała ta teoria o teorię Darwina o doborze naturalnym, ten kto silniejszy wygrywa i tak dalej, nie jest w tym przypadku adekwatna, nie odnosi się, nie można się do tego odnieść, jako że mowa tutaj o długotrwałym procesie ewolucji, a tutaj widzimy dosłownie jedno pokolenie, które właśnie ma tego typu, jak to oficjalnie nazywają, defekty. Także, tak więc z pewnością dużo się dzieje. O tym mowa była już wcześniej przez wiele naukowców. Ja wspomniałem też pokrótce o tym panu, a mianowicie Colm A. Kelleher, który mówił o retranspozonach, czyli mówimy o tutaj takim naukowym, może pokażę linki bardziej do stron u góry, którą tutaj widzicie. Jest to naukowy peer review, naukowe pismo, które opisuje właśnie transpozony jako mechanizm transformacji. Jest jak pewnego rodzaju silnik transformacji ludzkiego ciała. I mówimy tutaj, może przetłumaczę szybciutko, o tym, że w historii literatura sugeruje, że są nadzwyczajne fizjologiczne, zarówno jak i psychologiczne konsekwencje w człowieku, w rozwoju człowieka, w przypadku osiągnięcia wyższego stanu świadomości, zwanego również oświeceniem lub nirwaną, lub samadhi. I że te zmiany, w te zmiany wchodzą nagły odwrót starzenia się, czyli zamiast starzejemy się, to się odmładzamy. Również jest pewnego rodzaju pokazanie się, czy ujawnienie się świetlistego ciała. I również mówimy tutaj o tym, że ten dokument, o którym tu akurat mowa, tłumaczy, proponuje raczej tak zwane skaczące DNA, czyli mechanizm, który związany jest z tymi transpozonami, który tłumaczy bardzo szybki i na dużą skalę proces zmiany komórek związaną właśnie z ludzką transformacją. No i tutaj ten dokument jest bardzo charakterystyczny, szczegółowy, opisuje wszystkie te aspekty co do każdego detalu. Tak więc polecam tą stronę również, jako że no oczywiście dla tych, którzy potrafią to przeczytać i zrozumieć, jako że tutaj mówimy o bardzo konkretnych naukowych danych, na podstawie których można wyciągnąć wnioski jednoznaczne, że absolutnie jesteśmy w trakcie procesu przemiany. Te przemiany następują bardzo szybko, związane są z promieniowaniem nie tylko oczywiście radioaktywnym, ale promieniowaniem, które ma, które jest związane właśnie z tą energią kosmiczną, która wydobywa się z centrum galaktyki,
z tak zwanego Hunapku, jak to mówili Majowie. I jesteśmy w tym momencie, nazwijmy to, bombardowani tą energią, w pozytywny sposób oczywiście, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I to ta energia przyczynia się właśnie do tych zmian i przyczynia się również do zamieszek. W sumie nie chciałbym tego nazwać przyczynia się do zamieszek, ale przyczynia się do tego, że percepcja ludzi się poszerza coraz bardziej i zaczynają się walić wszystkiego, wszelakiego rodzaju zasłony i dymne tak zwane i zasłony celowo stworzone przez media i status quo. Tak więc z pewnością ten proces jest burzliwy. Nie ukrywam, że wielu z nas przechodzi proces oczyszczania się, który może charakteryzować się podwyższoną agresją, że tak powiem, podwyższonym po prostu jest troszeczkę tak, że oczyszczamy się w tej chwili i w związku z tym wychodzi z nas ten brud tak zwany. Czyli trzeba się spodziewać tego, że mogą być nie zachwiania równowagi, zachwiania równowagi psychicznej, zarówno jak i równowagi fizycznej, bo to też ma przyczynia się oczywiście do mutacji ciała, czyli te znane już nam dzwonienia w uszach, różnego rodzaju objawy, grypy, które są dosyć nagłe i bardzo intensywne i bardzo szybko też zanikają. Także te wszystkie przemiany, jak już mówię, są powiązane, jak już mówiłem, są powiązane właśnie z tym oczyszczaniem się. I ten okres jest no, dla nas wszystkich bardzo ważny i pozostanie w tej harmonii, szczególnie teraz, zachowanie balansu, no jest bardzo ważne. Jest bardzo ważne i polecam te techniki, o których mowa w naszych audycjach. Dla tych, którzy widzą nas po raz pierwszy, to przede wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Oglądacie audycję 5D, czyli piąty wymiar po angielsku, fifth dimension. I dotykamy właśnie tych tematów, które są istotne w tej chwili. Tak więc wracając do oczyszczania się, ja osobiście uważam, że ten proces teraz oczyszczania się jest dosyć istotny. I tutaj może pokażę zdjęcia ostatnio. No, tak chce natura, że nas obdarowuje różnego rodzaju istotami. I to są koniki, które, konik polski tak zwany, które są, że tak powiem, na przechowaniu u nas. No i ten koniki, nie ukrywam, spędzam z nimi trochę czasu ostatnio, jako że zajmuję się nimi. I ja jako totalny nowicjusz i amator muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo pozytywnie wpływają na mnie. Konie mają niesamowitą energię łagodzącą i oczywiście hipoterapia, słyszeliśmy o tym, bardzo teraz jest popularna w agroturystyce, na całym świecie, w Polsce również. I są to rzeczywiście zwierzęta, istoty, które są bardzo czyste i bardzo delikatne wbrew pozorom. Są to oczywiście duże zwierzęta, jak widać. Zwierzęta, które mają, jedno ma 200, około 250 kilo, może troszeczkę teraz więcej, bo już troszeczkę podjadł, a ta klacz ma około 370 mniej więcej kilo. Może troszeczkę nawet też więcej, podejrzewam. I one są w związku z tym no, dosyć groźne, jeśli są źle obchodzone, prawda? Także nie powiedziałbym, że one są delikatne, lecz jednak są bardzo delikatne. Pod względem emocji, pod względem zachowania. I ich emocje, i ich czystość, ich serce, ich pole, będąc w polu energetycznym tych zwierząt, czuje się siłę i moc, której ja wcześniej jeszcze nie czułem od zwierząt aż tak. A lubię zwierzęta, uwielbiam. I to na pewno jest, są, i to jest jedna z wielu metod, którą polecam, jako że sam osobiście mogę powiedzieć, działa i rzeczywiście są
bardzo uziemiające. Oczywiście jest to dosyć drogi interes, tak więc poszukajcie lokalnych gdzieś stajni z końmi, możecie spędzić z nimi kilka godzin, to jest rewelacyjne. Co do innych metod oczyszczania, to nie chciałbym się już za bardzo powtarzać, ponieważ no, mieliśmy wcześniej audycje nasze, dotykały tych tematów. Oczyszczać się należy na poziomie fizycznym, psychicznym, mentalnym, duchowym, biorąc udział w różnego rodzaju spotkaniach, medytacjach grupowych, również w oczyszczaniu swojego ciała, swojej aury. Tutaj może akurat przedstawię zdjęcia, które również możecie zresztą a propos znaleźć na moim Facebooku, które pokazują, co robimy w międzyczasie, jak mamy możliwość oczyszczania się oraz atmosfery, oraz domu również. Wizyta, ostatnia nasza wizyta świetnego faceta Desi Rinpoche z Tybetu, który pozwolił, pomógł nam, że powiem, na oczyszczenie otoczenia dookoła poprzez właśnie tego typu rytuał. To są, mówię, no metody, które można wykorzystać, jeśli się ma na to możliwość, a wystarczy, że powiem, w cudzysłowie, wysłać SMS-a tam w eter i uwierzcie mi, to działa. Na pewno można to odczuć i również może troszeczkę to nie na miejscu akurat porównywać tego pana z końmi, lecz energia tego pana jest bardzo podobna do energii, którą ja odczuwam będąc wśród koni. I rzeczywiście to działa. To działa naprawdę, będąc właśnie w sercu i zbalansowanym i posiada, wiadomo, pracując nad sobą dzień w dzień, my sami jesteśmy w stanie emitować tą, nieustannie emitować tą energię spokoju i takiego dobrobytu wewnętrznego. To są, jak już powiedziałem, jedne z wielu możliwości. Kolejną możliwością na wyniesienie swoich wibracji, oczywiście, jak już wspomniałem, jest medytacja. Regularna, najlepiej codzienna medytacja, gdzie wystarczy obserwować swój własny proces oddechu. To też jest jakaś tam możliwość medytacji. Medytacją można być również wykonywanie rzeczy, które są nam, które robimy z pasją. To są też rzeczy, które są, można nazwać medytacją. Czyli po prostu bycie w pełni sobą, prawda? To teraz tego typu energia, która do nas dociera, ona uwalnia w nas, jak już powiedziałem, te negatywne rzeczy i umożliwia nam na manifestowanie naszej rzeczywistości taką, jaką chcemy. I w związku z tym, no, nie ukrywam, jest to bardzo istotne, aby zachować swojej wyobraźni i swoim trzecim oku, że powiem, wizję tego, czego chcemy widzieć, czego oczekujemy lub czego chcemy być częścią w tym wyższym wymiarze, w tej nowej ziemi tak zwanej. No ja na przykład wyobrażam sobie takiego papieża. To jest moja akurat opinia, jak papieże powinni wyglądać i jak z pewnością, uwierzcie mi, byłoby śmieszniej. Byłoby śmieszniej, jakbyśmy mieli takich papieży niż Ratzingera, który no niestety jest skupiony na czymś innym. Ja pozostawię może opinię na temat Kościoła tym, którzy po prostu pozostawię może tą opinię na inny temat. Jedno mogę powiedzieć krótko. Obecnie jest tak, że nawet Watykan oficjalnie oświadcza, że nie jesteśmy sami i że istnieje bezpośredni i nieustanny kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi.
Tutaj mam akurat przedstawiony artykuł z dzisiaj, z dzisiejszego dnia, gdzie Monsignor Padre Corrado Balducci, teolog, który jest po prostu związany z ogólnie bardzo z Watykanem oraz z nauką, oświadczył, że jak najbardziej mamy dostęp, jesteśmy przez cały czas w kontakcie na łamach narodowej prasy włoskiej, oświadczył, że że nawet w ostatnich miesiącach, tak jak tutaj widać, mamy dostęp, znaczy kontaktowaliśmy się i kontaktujemy się nadal z cywilizacjami pozaziemskimi. Tak więc nie jest to już niczym takim tajemniczym, prawda, tajemnym, że mamy, że nie jesteśmy sami w kosmosie. Ja oczywiście byłem przekonany o tym od początku, kiedy powstałem. Dla mnie to niczym nic nowego jest, lecz uwierzcie mi, dla wielu ludzi tego typu informacja, o której dzisiaj mowa, jest bardzo świeża, bardzo nowa i jest czymś, co może załamać ich świat. Tak więc to jest taki właśnie okres, gdzie tak zwany Armagedon, prawda? Jak zwykle oczywiście temu przybrane zostały znaczenia i zatem idą konotacje zagłady i śmierci, lecz nie jest to tak, jak było przedstawione przez status quo, przez oficjalne źródła informacji, jakim jest oczywiście Kościół oraz rząd, lecz jest to związane z ujawnianiem się, odkrywaniem się zasłon tak zwanych, czyli zostają nam ujawnione, ujawniona prawda. I prawda, jak to się mówi po angielsku, the truth will set you free, but first of all it will piss you off. Czyli prawda ciebie uwolni, lecz na początku wkurzy cię. I dla tych, którzy mają swoje zastarzałe przekonania i wierzenia, za takie już dosyć, troszeczkę już przestarzałe, to one są, te osoby niestety przeżywają największy ból, ponieważ no, wierzą bardzo dalej w ten system, który jest, bazuje na wykałaczkach. Jest to domek z kart, który się teraz, jest teraz po prostu rozdmuchiwany. Ten powiew wiatru z kosmosu pozwala nam właśnie na to. I to uwalnianie się tej prawdy, czyli znaczy to uwalnianie się raczej tych brudnych rzeczy, tych nieczystych rzeczy, tego, że Kościół tak naprawdę reprezentuje szatana i Kościół katolicki głównie, Watykanie, i mają do czynienia tutaj rzeczy związane oczywiście z obrzędami różnego rodzaju, z dziećmi związane i nie tylko. To też wychodzi na jaw i wyjdzie ostatecznie w niedalekim czasie nawet. Tak więc to ma, mówię, to oczyszczanie się, to odkrywanie się prawdy właśnie jest związane z tym, że to najpierw musi być wypchane na wierzch. Czyli mówiąc brzydko, gówno musi najpierw wypłynąć na wierzch po to, żeby je zaobserwować. Żeby je zmienić, najpierw coś trzeba zaobserwować, czegoś trzeba być świadomym. I właśnie to jest ten teraz taki etap, gdzie ludzie ogólnie zaczynają być coraz bardziej świadomi fundamentalnych rzeczy dotyczących tego, kim jesteśmy, na jakiej zasadzie to wszystko działa, w jaki sposób to funkcjonuje, ten cały świat i ten system. I to jest bardzo pozytywna rzecz. Wbrew pozorom, wbrew tutaj właśnie tym przeciwnościom, tym ciężkiemu okresowi, którym jesteśmy obecnie, jako że są te zmiany zazwyczaj są, prawda, dla wielu odbierane jako coś zagrażającego ich bezpieczeństwo. No, ludzie mają tendencję do tego, że przyzwyczajają się do, że muszą mieć ten stały grunt i ten grunt dla wielu osób się usuwa spod nóg. Sam zresztą nie ukrywam, ale przeżywam pewnego rodzaju proces burzliwy. To są naturalne procesy, to jest naturalny, jak powiem, proces przemiany. I najważniejszą rzeczą jest w tym momencie nie oczekiwać specyficznych wyników, czy tam rezultatów. Nie czekać na te określone daty i pewnego rodzaju jakieś tam granice, czy coś tam, dzięki którym jak przez nie przejdziemy, to nagle wszystko się zmienia, bo to jest również pewnego rodzaju ograniczaniem się. W związku z tym wysyłajmy tylko pozytywną energię codziennie. Medytujmy z myślą o tym, aby
aby przywitać, albo inaczej, albo dziękujmy już, posiadajmy w sercu emocje i uczucie dziękczynienia i docenienia tego, co jest tu i teraz, w tej chwili. To jest właśnie na tym to wszystko polega, że zostało to odwrócone do góry nogami. I uwierzyć jest zobaczyć, a nie zobaczyć jest uwierzyć. To działa na odwrót. Najpierw trzeba w to głęboko uwierzyć, jak zresztą mówił Jezus, a dopiero później jest manifestacja. I im bardziej wierzymy, im bardziej mamy przekonanie w to, im bardziej jesteśmy upewnieni, że tak jest, teraz, tu i teraz, w tej chwili, pomimo iż paradoksalnie tak nie jest, według naszych oczu, co widzą, to to jest tą siłą tworzenia. I ta siła tworzenia manifestacji poprzez właśnie te czyste intencje i wizualizacje i przekonanie o tym, że tak jest tu i teraz i poczucie tego w sercu przede wszystkim, to dzięki temu my jesteśmy teraz coraz bardziej zdolni do tworzenia tych, do manifestowania tego, co sobie, że powiem, co poukładamy tam w głowach i w sercu, prawda? Tak więc może z przyzwyczajenia łapię za mikrofon, żeby mi było wyraźnie słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać wyraźnie, bo czytałem różnego rodzaju komentarze, że za głośno krzyczę. Wracając do tematu przemian. No jest o tym bardzo głośno teraz, jako że zmiany są coraz bardziej widoczne na niebie. A mianowicie mówimy tutaj o meteorytach, które nas odwiedziły niedawno. I co jest ciekawe, no nie wiem, czy mieliście okazję jeszcze to zauważyć, w związku z tym włączę ten film. Ten meteoryt pojawił się w Rosji niedawno, ale czego nie pokazują media, a mianowicie to, że ten obiekt był celowo zniszczony przed uderzeniem w Ziemię przez obiekt nadlatujący z boku. Tutaj widzimy obiekt, który ma inną trajektorię, rusza się w inny sposób, nie jak ta kometa, proszę, meteoryt, nie kometa. I on nadąża w ten sposób, nadciąga. Widzicie sami, że w momencie, kiedy on przez nie przelatuje, przez tą kometę, to ona się, przez meteoryt, przepraszam, to ona się, ten meteoryt raczej się rozłamuje. Czyli w tym momencie, o właśnie, w tym momencie to widzimy. Czyli, słuchajcie, no, mamy pomoc. Nie ma to tamto. Mamy naprawdę pomoc. Jesteśmy przez cały czas chronieni, aby ten proces przemiany nie przebiegał aż tak drastycznie, jakby to inni chcieli. Tak więc proszę się nie obawiać wszystkich tych zjawisk, które mają miejsce teraz, a będzie ich coraz więcej. Będzie ich coraz więcej. Będą się działy rzeczy, które ciężko będzie wyjaśnić oficjalnie. W związku z tym będą, no wiadomo, różni ludzie mówiący różne rzeczy. Ja bym jednak przystawał przy tym, aby się nie obawiać, być bardzo, tworzyć tą rzeczywistość, z którą my rezonujemy, którą nie że chcemy widzieć, ale lecz jesteśmy częścią, prawda? Ponieważ, no, wiecie jak to jest. Jak już mówiłem na mojej wcześniejszej audycji, na naszej wcześniejszej audycji, proces tworzenia, a inaczej, ogólnie jest tak, że jest niewyobrażalnie nieskończona ilość rzeczywistości w tej chwili, w tym momencie, do której się dostrajamy. Dostrajamy się poprzez nasze wierzenia, poprzez nasze przekonania, poprzez zbiorowe, że powiem, zbiorowy konsensus, czyli ustalamy jako duszę, że taka i taka grawitacja jest na Ziemi i rodząc się na tej Ziemi już mamy te prawa fizyki, które nam rządzą tutaj i następnie żyjąc sobie poprzez nasze myślenie, poprzez nasze wierzenie i przekonanie i stan, przede wszystkim stan umysłu jest podstawą, stan bycia, czyli nasze emocje i ogólnie poziom wibracji, determinujemy to, co obieramy, w danym momencie. I dla wielu, którzy, na przykład, bardzo dobrym przykładem jest, tutaj przedstawię mogę może przykład akurat, który Baszar często o którym mówi, a mianowicie mówimy o sytuacji, gdzie jest osoba, która cierpi na, nazwijmy to, cierpi na schizofrenię. I jak to oczywiście mówią oficjalnie, ta osoba
Bardzo często było udowodnione podczas obserwacji, że mając w jednym stanie świadomości nowotwór, w drugim stanie świadomości poprzez właśnie już te przejście w ten inny stan świadomości, czyli ta osoba stała się w cudzysłowie inna, ten nowotwór zniknął. I również to oczywiście dowodzi temu, że ta osoba dosłownie stała się inną osobą przez chwilę. I to jest najnormalniej w życiu powiązane właśnie z naszą zdolnością do manifestowania rzeczywistości, do manifestowania miliardów rzeczywistości w każdym ułamku sekundy. My dosłownie tworzymy tą rzeczywistość w każdej chwili, w każdej nanosekundzie ona jest tworzona. I poziom zmiany, czyli poziom zróżnicowania tych przemian wokół naszego otoczenia jest tylko i wyłącznie podyktowany naszą właśnie wibracją. I na tym tkwi cały właśnie, że powiem, cała magia manifestacji. W momencie, kiedy jesteśmy dostrojeni do, powiedzmy, czujemy, że na przykład, nie wiem, możemy latać, czy robić różne rzeczy, których, wiadomo, niby nie możemy robić oficjalnie, to jest właśnie, przyczynia się do stworzenia tej rzeczywistości. Inaczej mówiąc, my jej nie tworzymy, my się dostrajamy do niej. Może tak powiem, bo ta rzeczywistość przez cały czas jest i istnieje. Tak więc, jedynym powodem, dla którego nie widzimy latające świnie wszyscy, to dlatego, ponieważ no, większość z nas nie wierzy w to, prawda? I uważa to za mit. I dlatego więc nawet w szkołach, pamiętam, uczono nas o mitach i o legendach i że to tylko są mity i legendy, lecz mity i legendy są jak najbardziej prawdziwe, najprawdziwsze, jakie mogą być. I to od nas zależy, nasz poziom wibracji, świadomości determinuje właśnie to, czy widzimy te rzeczy, czy nie. Tak więc tutaj mogę też przytoczyć taką osobę z Australii, Blossom Goodchild, która w 2008 roku, 14 października, bodajże dobrze chyba, tak, 14.10.2008, w tym dniu przewidziała, że pojawią się ogromne ilości obiektów dużych rozmiarów i że to będzie bardzo widowiskowe i że to będzie początek ujawnienia się naszej kosmicznej rodziny. Tak się jednak, jak widać, zresztą nie stało, lecz jest to celowe, moim zdaniem, celowe zagranie istot z kosmosu, które wiedzą, znaczy istot z kosmosu, też jesteśmy istotami z kosmosu, istot z innych wymiarów i tak dalej, które celowo, że powiem, pozwalają nam na otwarcie portali związanych z możliwością istnienia czegoś takiego. Inaczej, jeżeli my nie wierzymy w to i stoimy obok osoby, która wierzy na przykład, że są oczywiście UFO, jest absolutnie przekonana o tym, to widząc pojawiający się obiekt na niebie, jedna osoba będzie widziała, a druga osoba absolutnie tego nie będzie widziała i nigdy nie będzie widzieć, dopóki w to nie uwierzy. I na tym to wszystko właśnie polega. Dlatego ten proces słuchajcie, ten proces teraz jest bardzo ważny, żeby robić tego typu rzeczy, jak my robimy, czyli tworzyć audycje, mówić oficjalnie, rozmawiać z ludźmi, przedstawiać fakty, budzić innych dookoła, aby ta świadomość, to pole morfologiczne, one było bardziej, coraz bardziej nasycone tą możliwością pojawienia się naszych braci z kosmosu. Tylko i wyłącznie wtedy będą oni w stanie się przed nami wszystkimi pojawić. Kiedy odpowiednia ilość, procentowo odpowiednia ilość ludzi na świecie się obudzi świadomie, czyli uwierzy po prostu. Także na tym to właśnie polega, że to wszystko się dzieje tu i teraz, co się mówi inny wymiar. Tego typu nazewnictwo jest nam przedstawione, jest one ubogie. Oczywiście nawet powiedziałbym celowo stworzone, język został celowo stworzony, by nas podzielić. Nie wiem, czy znacie tą historię o wieży Babel.
Tak naprawdę wieża Babel jest w nas i to jest ten język, który nas podzielił. Podzielił nas po to, abyśmy nie mieli kontaktu z Bogiem. Zwrócił uwagę na to, jak Biblia nam mówi, o co chodzi. Jest nasączony słownictwem, które ma na celu nas ograniczać i ma na celu nas utrzymać w tej wibracji trzeciego wymiaru. I tego jest bardzo dużo. Począwszy od języka, skończywszy na szamponie do włosów, czy innych rzeczach, które są celowo zaprojektowane, aby nas utrzymać jak najdłużej w tym wymiarze, w tej gęstości, tu i teraz, w tej chwili. I dlatego tak dużo ludzi wybiera w związku z tym coraz bardziej to organiczne produkty spożywcze, kosmetyki organiczne, bardziej naturalne. Dlatego coraz bardziej skupiamy się na tym, aby coraz więcej z nas skupia się na tym, aby właśnie dostrajać się do tej rzeczywistości, w której no nie ma podziału, nie ma nienawiści, nie ma złości, nie ma tych wszystkich rzeczy, które jeszcze tutaj widzimy, lecz one, uwierzcie mi, w tym momencie są tylko widoczne, dlatego, bo nie ma tej odpowiedniej wibracji jeszcze, czyli nie osiągnęliśmy jeszcze pewien poziom świadomości, ale uwierzcie mi, ja jestem przekonany o tym, że w ciągu najbliższych miesięcy wydarzenia pokażą całemu światu, szczególnie katolikom, że no, jesteśmy, że szliśmy przez tak długi okres czasu w złym kierunku. I będzie to szokiem. Szokiem, ja uważam, że jednym z największych szoków, jakie dozna ludzkość od wielu, wielu wieków, nawet i milenia. Także no, proces ten jest dynamiczny. Nie ukrywam, że sam zresztą odczuwam ten proces przemiany. Dlatego codzienne uziemianie się, pomimo iż taka pogoda, jaka jest, to wyjdźcie na te pół godziny na zewnątrz i poddychajcie świeżym powietrzem. No, oczywiście, jeżeli macie dostęp gdzieś do jakiegoś lasu, to wtedy możemy mówić o świeżym powietrzu, bo to jest też sposób na to, aby otrzymać tą kosmiczną wibrację, kosmiczną energię w czystszej formie, prawda? Będąc, jak już Barbara zresztą wspominała wiele razy, będąc, mieszkając w budynkach, które mają zbrojenia metalowe, odcinamy się od tej wibracji naturalnej Ziemi, a Ziemia teraz przechodzi bardzo dużo przemian burzliwych i one są widoczne dla tych, którzy chcą widzieć oczywiście, bo media nie, absolutnie nawet powiedziałbym, że oficjalne źródła, których zadaniem jest pokazywanie, udostępnianie danych, które są zbierane z urządzeń, które monitorują na bieżąco, powiedzmy, fale sejsmiczne i tak dalej, to te dane są również celowo tuszowane, aby po prostu nie udostępniać tej prawdy. Czyli ludzie, i tak czy inaczej, ludzie dużo wiedzą, coraz więcej. Na szczęście internet jest to urządzenie, które jest bardzo pozytywne. Dzięki niemu zresztą nadaję dla Was tą audycję. I tak więc, no, może pytania. Bardzo prosiłbym, jak już tak obserwuję Waszego tutaj czata, prosiłbym o pytania. Jeżeli macie coś na myśli, bardzo proszę, jakiekolwiek pytania. Majestic, Indianka, Focio, Kooperant, bardzo Was witam i cieszę się, że jesteście na czacie. Oczywiście Awe, Osia jeszcze akurat nie widziałem tego nika. Tak więc super, no fajnie, że są te same osoby. Cieszymy się bardzo, że nas słuchacie. Również tych, których nie widzę na czacie, a którzy nas później będą słuchać, również was serdecznie pozdrawiamy, ponieważ no cieszy nas to, że są ludzie zainteresowani tego typu tematyką. Może jeszcze wrócę szybciutko do czata, co i jak słychać. Tyle pytań, które zadać. Pozdrawiamy Basię. No, Basia właśnie siedzi tutaj z boku, klika sobie myszką. Może Barbara.
Barbara, chciałabyś zamienić kilka słów, bo tutaj masz pozdrowienia. Nie mam z kim zamieniać. A, Barbara mówi, że nie ma z kim zamienić. Co jest pod sufitem? Ach, pod sufitem? Już pokazuję. To się nas zapają ze spodu. Pod sufitem jest mniej więcej coś takiego. Barbara, powiedz kilka słów na ten temat, możesz? Witam serdecznie. To jest taka staropolska ozdoba, którą dawniej w zimie ludzie, którzy nie mieli internetu, wykonywali ze słomek, które znaleźli na polach w lecie. I to nazywa się po prostu pająk. Ale jest bardzo piękny, ozdobny. Zrobił dla mnie ktoś bardzo mi bliski, kto już nie żyje. I to było wykonane po prostu w czasie długich wieczorów zimowych. I w starej Polsce się tak ludzie zabawiali, nie mając internetu właśnie. Ozdobna. No, z punktu widzenia Feng Shui jest świetna w miejscach, kiedy jest skrzyżowanie na przykład drzwi, punkty takie w domu, które są trochę nerwowe, tak bym powiedziała. To znaczy, gdzie takie miejsca skrzyżowania ciągów energetycznych, tam gdzie po prostu wieje przeciąg, to tam takie rzeczy się wiesza, bo to dobrze robi. U mnie to wisi przy oknie akurat. Nie, no chcesz książki wyciągnąć? Nie. No. Czy to ma związek ze świętą geometrią? Oczywiście. Ludzie takie rzeczy robią nieświadomie. Tak, nie ma problemu, Focio, po to tu jesteśmy, informacje, żeby wam przedstawić. Czy to ma związek z geometrią? Barbara mówi oczywiście, chociaż osoba wykonująca to niekoniecznie musiała mieć świadomość tego, że tak to się nazywa, tak? Pytanie, jak uprawa konopi? No, uprawa konopi w tym roku tak, no wiadomo, jest zima, tak więc ta uprawa konopi stoi odłogiem, ale przyszły rok, czyli ten rok raczej, będziemy siać jeszcze więcej, bo mamy akurat pozwolenie od sąsiada, aby wydzierżawić działkę, tak więc no, konopie to jest temat już troszeczkę na, że powiem, inną konwersację, jako że ma mnóstwo zastosowań. Mnóstwo zastosowań i szerzymy wiedzę na ten temat. Tak więc no, mam nadzieję, że coraz to większa liczba, a wiem, że jest tego więcej, tych ludzi, coraz większa liczba ludzi się tym będzie zajmować, jako że na przykład nasi znajomi, nasi sąsiedzi z południa, Czesi, już mają bardzo, są bardzo do przodu w tym temacie, Niemcy zresztą też. W związku z tym, no, musimy nadrabiać, słuchajcie, to jest, kurczę, temat bardzo, bardzo konkretny. I jeszcze raz mówię, zastosowań, wykorzystania, możliwości wykorzystania konopi, zarówno z dużą ilością THC, jak i nie, jest bardzo dużo. Niekoniecznie one muszą być związane tylko i wyłącznie, jak to mówią oficjalnie, narkotyki, tylko to jest coś konkretnego, co może leczyć raka i umożliwić na, no, jeszcze raz mówię, ci, którzy są zainteresowani, to na pewno wiedzą, o co chodzi. Polecam. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Momencik, tutaj czytam jeszcze tematy. To było akurat pytanie od prywatnego szefa. Dzięki za pytanie, bardzo miło. Kiedy się ujawniłem koledzy z innych cywilizacji w Sanoku? Pytanie bardzo fajne w sumie. I wiecie co? Wystarczy, że odpowiednia grupa ludzi pozytywnie zakręconych codziennie, lub co dwa dni, lub co tydzień, najlepiej codziennie, spotykałaby się w jednym danym miejscu z tą czystą intencją, która pracowałaby codziennie nad sobą. Ta grupa ludzi musiałaby się charakteryzować właśnie tą wiarą przede wszystkim i codziennie medytację. Rozumiecie, o co chodzi? Z wizualizacją, że jesteśmy tutaj, czekamy, tak dalej. Uwierzcie mi,
uwierzcie mi, to przyczyniłoby się do bezpośredniego kontaktu z wami. Te grupy, gwarantuję wam, że teraz, bo ich jest coraz więcej, będą miały właśnie one pierwszy kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi, ponieważ to jest wszystko kwestia wibracji. Jak wyniesiemy swoją wibrację na odpowiedni poziom, to oni obniżą swoją wibrację również na odpowiednim poziomie i wtedy będzie kontakt. To jest bardzo proste. Wbrew pozorom, to jest bardzo proste. Kwestia, mówię, tej grupy osób, które, ponieważ, jak to mówił Jezus, tam, gdzie dwóch lub więcej spotyka się w moim imieniu, tam i ja jestem. I na tym to polega, że zbiorowo razem, jak łączymy swoje intencje, to jeżeli one są w odpowiednim poziomie, czyli są czyste i ta jest ta odpowiednia energia, to wtedy jest dużo rzeczy możliwych. I w związku z tym, dlatego Kościół ma taką władzę w Polsce, bo, no powiem to, ludzie jak te owieczki głupie co sobotę, co niedzielę raczej, czyli The Sunday, w Dzień Słońca, czyli to dalej mówimy o kulcie czczenia Słońca, który wywodzi się oczywiście z Egiptu i tak dalej, ja już nie wchodzę w te tematy, ale to jest wszystko kontynuacja czegoś, co miało miejsce nawet 8000 lat temu. Ci ludzie wszyscy idą do kościoła, biorąc udział w tych rytuałach, o których nawet nie mają pojęcia. I dają tą swoją energię poprzez to, że nawet mają intencję bycia tam. To wszystko jest, słuchajcie, to wszystko jest niestety, ale wykorzystywane przeciwko nam. W jakimś tam stopniu oczywiście. Co tu jeszcze tutaj czytamy? Medytujmy razem, dokładnie. Medytujmy razem, jest tego coraz więcej, tych medytacji w internecie zbiorowych, które bardzo często odbywają się właśnie w soboty i niedzielę. I to jest na pewno przyczynia się do obniżenia zbrodni i różnego rodzaju wypadków. Tak zwanym Maheshi Maharishi, hinduski guru, który był znany już niżej, był znany z tego, że w Stanach przyczynił się do powstania, do stworzenia takiego eksperymentu, który polegał na tym, że grupa ludzi spotkała się wprawionych medytatorów? Medytatorów, ci, którzy medytują. Tak, wprawionych medytujących, których celem było skupienie się na miłości, na pokoju. I tylko i wyłącznie taka ich była funkcja. I w tym samym czasie były prowadzone obserwacje i na bieżąco były monitorowane. Barbara, mogę być proszę? I na bieżąco były monitorowane różnego rodzaju szpitale, powiedzmy straże pożarne, wiadomo, policja, tego typu miejsca, które są związane z nagłymi wypadkami. I co się okazało, że ta grupa ludzi przyczyniła się do znacznego zredukowania, do 75% zredukowali poprzez tą medytację właśnie ilość tych wypadków, zabójstw, czy tam morderstw, czy tam innych negatywnych rzeczy. I to są, słuchajcie, naukowe badania, które są przeprowadzane do tej pory przez wiele ośrodków i miejsc, tak jak PEAR albo Noetic Science. To są wszystko organizacje, które zajmują się tego typu badaniami. On opracował również transcendentalną medytację, przyczynił się właśnie do tego, że powstała sposób, czy tam technika medytacji, gdzie dana osoba skupia się na jednej mantrze i w związku z tym osiąga bardzo koherentne myśli, koherentne fale mózgowe, które są konieczne do tego, aby właśnie osiągnąć ten stan błogiego stanu, prawda, oświecenia. I to są dlatego
mamy tak ogromną ilość informacji, która nas zalewa i dystrakcji. Jak w polsku? Przeszkód, które mają na celu właśnie spowodować, że mamy dzień w dzień, ten małpi mózg przez cały czas myśli, dzień w dzień, prawda? Każdą minutę. A idea jest taka, żeby właśnie, żeby uzyskać informacje, na które chcemy, albo odpowiedź na pytanie, które chcemy uzyskać. Bardzo często to pytanie, ta odpowiedź nam się pojawia w momencie, kiedy dopiero co wstajemy rano, albo dopiero co idziemy spać, zasypiamy. I to są właśnie te stany świadomości, stan alfa, stan mózgu, gdzie jak antena otrzymujemy czystą informację z naszego tak zwanego wyższego ja. I tak więc my zresztą jesteśmy jak anteny, słuchajcie. Drzewa i drzewa również mają funkcję anten, o czym oczywiście nie mówią oficjalnie naukowcy. Film Avatar, dla tych, którzy nie widzieli, polecam, ponieważ film ten mówi o bardzo konkretnych rzeczach, które absolutnie mają odniesienie do Ziemi. OOB jeszcze jest przede mną. Indianka w związku z tym, że nie powiem, żebym był systematycznym w ćwiczeniu tego, ale miałem bardzo ciekawe już wydarzenia, jeżeli chodzi o wywyższony stan umysłu i można to byłoby porównać troszeczkę z OOB. Tak więc przede mną jeszcze troszeczkę dużo informacji i dużo doświadczeń, lecz to jest oczywiście do zmiany, to kwestia, jak już powiedziałem wcześniej, kwestia wiary w to. Nasz mózg jest również pewnego rodzaju anteną i aby osiągnąć, uzyskać odpowiedź mieć poszerzoną percepcję, wystarczy się wyciszyć, wystarczy się uspokoić i wtedy ma się bezpośrednie połączenie z tym naszym wyższym ja lub tak zwanym polem Akaszy, gdzie cała informacja, wszystko, każde wspomnienie każdego człowieka, który żył i który będzie jeszcze żył, jest zapisane w tym zbiorze danych, bazie danych, która ostatecznie jest tym, co zawsze zostaje i co później powraca do źródła. I pomimo, iż nie ma fizycznego, materialnego, cielesnego bytu, to ta informacja zawsze jest i zawsze była i zawsze będzie. Tak więc, tak, a propos czasu, czas zdecydowanie płynie wolniej, właśnie w spokoju. Ja bardzo często w medytacjach, będąc jeszcze w Anglii, bardzo przeżywałem ten moment, gdzie traciłem świadomość, że jestem ciałem i wtedy było tak, jakbym był rozciągnięty w czasie. To też jest ciekawe doświadczenie. Co tu jeszcze możemy poczytać ciekawego, co piszecie o nas lub jakie macie pytania? Macie spotkania w Katowicach. O, bardzo mnie to cieszy. Grupy z Katowic, tak? Pozdrawiamy grupę z Katowic. Mamy zresztą niedaleko, tak więc dajcie znać, co i jak i kiedy, to z pewnością postaramy się znaleźć czas również i do was dołączyć. Nie ukrywam, że mi osobiście brakuje tutaj w Krakowie grupy, która byłaby właśnie, cechowałaby się tym lekkim zakręceniem pozytywnym i chciałaby nawiązać kontakty z cywilizacjami pozaziemskimi. Tak więc jakby była gdzieś tutaj jakaś grupa w Krakowie lub byłaby osoba, która by ewentualnie miała taką miała ochotę stworzyć taką grupę, to proszę dajcie nam znać. Możecie walić śmiało na kontakt@ekocentrycy.pl. Tam te informacje odbierzemy. Barbara, takie pytanie jakieś masz? Czy chciałabyś poprawić audycję dzisiaj? Czy chciałabyś poprawić audycję dzisiaj? Tak. A kiedy? No, a możesz teraz? No. Możesz, to jest, możesz to zacząć robić?
Barbara tutaj się zapowiada już, że będzie brała udział również w audycji. Być może będzie tak, że nasze audycje pójdą w dwóch kierunkach. W związku z tym jeszcze nieoficjalnie ogłaszam, że być może powstanie nowa audycja za oczywiście pozwoleniem Mikołaja, Barbary Wojtkowskiej, Giusieri oraz mojej, również powiązanej tematycznie jak najbardziej. Co do przemian, jeszcze tutaj chciałbym może pokazać jeden kawałek, jeśli mi się uda to znaleźć. Momencik, bo nie chciałbym właśnie, żeby ta się audycja zakończyła, bo równo godzina jest w tym momencie naszej audycji, znaczy mojej audycji w tej chwili. Właśnie, kolejnym taką metodą na to, aby podwyższyć swoją wibrację i przede wszystkim przekazać wibrację Ziemi, pozytywną wibrację Ziemi, jako że Ziemia również potrzebuje w tej chwili tej wibracji leczenia, wibracji, energii właśnie, która pozwoliłaby zielonej energii takiej, która by uleczyła ją w tym procesie przechodzenia przez tę energetyczną transformację. I to mowa tutaj o wizytach w miejscach tego typu, jak tutaj widzimy, czyli Odry. Na północy Polski są oczywiście nasz mini Stonehenge, który polecam odwiedzić. Są to kamienie ułożone przez... Dobrą mówię, druidów? Podejrzewam, że druidzi tam swoje gniazda mieli i się po prostu w ten sposób przyczynili do zaznaczenia tego miejsca, w którym łączą się różne linie energetyczne, które są powiązane również oczywiście z innymi miejscami na świecie. I to są głównie, przede wszystkim kamienie, także często się widzi właśnie albo kamienie, albo poskręcane drzewa w charakterystyczny sposób. To też są oznaki tego, że tam przebiega, że są przebiegają tędy linie energetyczne, że tak powiem, nie oczywiście wysokiego napięcia, ale ta energia Ziemi, geomantyczne linie energetyczne, one utrzymują siatkę świadomości na Ziemi, pozwalają roślinom prawidłowo funkcjonować, również utrzymują nas przy prawidłowym, normalnym funkcjonowaniu, czyli są bardzo ważne. W związku z tym trzeba chronić te miejsca i leczyć te miejsca, jeżeli są skażone. Barbara, jak zresztą odpowiadała już na wcześniejszych audycjach, miała nieraz możliwość z grupą leczenia tego typu miejsc, które były celowo zakażone w różny sposób. Głównie jakieś tam mordy zwierząt były i takie tam wydarzenia, również ludzi. Nie ukrywam, że tutaj, gdzie obecnie jestem, czyli blisko Oświęcimia, jak sami wiemy, było dokonanych różnych mordy wielu ludzi. To się odbyły, wiadomo, co się odbyło. Aż nawet nie chcę mi się o tym mówić. Lecz to o tym trzeba mówić, ponieważ trzeba naprawdę poznać głębię i znaczenie tego, co było wykonane i jak to można uleczyć. Hitler miał to do siebie, że był zafascynowany okultyzmem w ten negatywny sposób i wykorzystywali tą wiedzę w taki sposób, jaki było widać, czyli po to, aby stworzyć więcej negatywnych rzeczy. Również Bush i cała ta nazistowska mafia również przyczynia się zresztą do tego, aby tworzyć więcej negatywnych rzeczy w procesie przeprowadzania rytuałów w lesie. Momencik, jak się nazywają te drzewa, takie duże czerwone drzewa, sekwoje, tak. Tak dobrze mówię, sekwoje, nie? W stanie Washington odbywają się tak zwany Bohemian Grove, o którym mówił Alex Jones, i są to, słuchajcie, po prostu
najnormalniej w życiu ofiary składane z ludzi, często z młodych dzieci, które mają na celu czcić boga Moloch, który jest, jeszcze wywodzi się za czasów Mezopotamii, Babilon. I to są no, ciemne energie, negatywne energie, które no, mają, jak widać, jeszcze moc utrzymania się w jakiś tam sposób na powierzchni i kontroli, ale ich władza gaśnie. Ich władza w tym momencie zanika. Coraz więcej tracą tej możliwości wpływania na nas. Nieoficjalnie, ja tego oczywiście nieoficjalnie przedstawiam, nie wiem do końca, ale nieoficjalnie mogę powiedzieć, że ponoć Ratzinger jest klonem. Dobrze słyszycie. Papież Ratzinger jest klonem, który się rozpada i on w związku z tym po części ma rację, że musi zejść ze stanowiska, ponieważ jest stary. Lecz jego ciało się rozpada nie dlatego, że jest stary, lecz dlatego, ponieważ jest klonem i został podstawiony. Zarówno jak i papież w późniejszym okresie swojego istnienia był podstawiony klonem i niestety zniszczony ten oryginał, jako że nie był, nie stosował się do poleceń, że tak powiem, tych, którzy mieli nad nim kontrolę. Tak więc to są, słuchajcie, rzeczy, które, o których jeszcze raz mówię, trzeba mówić, trzeba wiedzieć i trzeba im również dawać pozytywnej energii, czyli stwórzmy tą energię, stwórzmy, nie oddzielajmy się od tych energii, one są i zawsze będą częścią nas. To jest właśnie to, co chciałbym zaznaczyć, że proces wyniesienia swojej wibracji nie polega na odseparowaniu się od czegokolwiek. Tu chodzi o jeszcze większym holistycznym integracji tego wszystkiego i świadomym wyborze tego, co jest istotne i co jest, prawda, ważne w sercu. Tak więc no już może z mojej strony to byłoby na tyle. Barbara, ja nie wiem, czy ty będziesz miała możliwość dzisiaj jeszcze tu podejść do tego mikrofonu, czy tam będę zawsze wołał siebie, żebyś przychodziła, a zawsze mówisz zaraz przychodzisz. Proszę bardzo, tak wygląda Barbara. Może najpierw zobaczę. Tak? Dobrze, prezentacja już w tym momencie jest przez panią Basię. Momencik, może chwileczkę, 5 sekund, zaraz coś otworzymy. Mam nadzieję, mam taką cichą nadzieję, że się nic nie stanie w międzyczasie. Chwileczkę. Ja w międzyczasie to potwieram, a ty coś. A co mam otworzyć? Jak się nazywa? Myślę, że otworzy Wydział Nowego Świata. Jak się nazywa? Nie wiem. Ja jestem wzrokowcem i nigdy nie wiem, jak się to nazywa. Jak do mnie mówicie, to już niekoniecznie zapamiętam. Tak już mają wzrokowcy. Bo jak wiecie, ludzie dzielą się na trzy typy. Jeżeli ktoś czytał Antony Robbinsa i zajmował się programowaniem neurolingwistycznym, to na pewno będzie coś wiedział na ten temat. Tak więc nie pytajcie wzrokowca, jak się to nazywa. Ja dzisiaj chciałam powiedzieć parę słów, bo dostałam pytania na maila. Zapraszam serdecznie do pytań na Skype'a czy na maila, bo to zawsze mi ułatwia, bo jeśli słyszę opinię o tym, o czym chcecie słyszeć czy rozmawiać. I powiedzieć chciałam parę słów na temat biogeometrii. To już pewnie parę osób słyszało, czy może wszyscy już słyszeli, ale mogę zacząć jeszcze raz od nowa. Ja nie wiem, co otworzyłeś. Ja nie wiem, co otworzyłeś. No to, nie wiem, po prostu nie wiem, muszę sama otworzyć. No masz trik z innego świata. Mogę się tutaj przesiąść tego? No, wcielaj. Także nie widzę czatu w tej chwili, jak otwieram tą prezentację, ale może się. No właśnie, to jest trudne z naszym komputerem, który lubi się źle zachowywać przy dużej ilości plików.
Biogeometria w zasadzie to jest taka nauka, którą stworzył człowiek, architekt. Jak już kiedyś opowiadałam, udało mi się w życiu studiować u paru bardzo znanych, ciekawych architektów, którzy zajmowali się czymś innym oprócz architektury, czyli pogłębiali, generalnie zajmowali się tym, czym architekci zajmowali się w renesansie czy w średniowieczu, może w renesansie to też, owszem, ale w średniowieczu szczególnie, bo po to, żeby cokolwiek budować w średniowieczu, to trzeba było być naprawdę znawcą i medycyny, i wszelkiego rodzaju nauki. Często architekci byli powiązani z alchemikami. A alchemicy to też jest nasz ulubiony zawód i typ działania. Wiedza, dużo bardziej była rozwinięta wiedza duchowa oczywiście, więc o, zaraz tutaj chyba sobie, nie, coś, próbuję sobie coś otworzyć, ale troszkę to potrwa. Wiedza duchowa była dużo w większym stopniu powiązana z architekturą i z medycyną. I ludzie generalnie... Nie, najpierw się muszę skupić na otwieraniu, a potem będę mówić. Czy mogę Was prosić ewentualnie o jakieś jeszcze pytania dotyczące poprzednich audycji, bo może komuś coś przyjdzie do głowy i przekaże nam. Nie mogę znaleźć tego, co chciałam znaleźć, więc... Moment. Może teraz się uda. W międzyczasie, zanim cokolwiek otworzę, powiem o takiej bardzo ciekawej książce jednej chyba z naszych słuchaczek, którą od niej dostałam i którą czytam. I jest to jedna z metod fantastycznych do oczyszczania wszelkich blokad emocjonalnych i fizycznych, które się znajdują, z którymi czasami całe życie się męczymy. I jest to książka, która nazywa się metoda One Brain, metoda jeden mózg, albo raczej jeden umysł, napisana przez Marię Grzegorz, która, o ile dobrze wiem, jest też... Widać teraz? No nie. Nie dalej. A możesz tak zrobić, żeby było widać? Tak, przybliż. Właśnie, bo przecież to robię. Aha, właśnie. Teraz widać. Dobrze, widzimy. I to jest książka, która mówi o metodach oczyszczania, innego oczyszczania niż do tej pory mówiliśmy. Ona jest bardzo związana z oczyszczaniem co tu się dzieje? No dobrze, pomóż mi. Przepraszam za opóźnienie. Zaraz sobie otworzę obrazki. Będzie łatwiej mówić. Tylko się tym posłuchaj. Tak. A więc metoda jeden umysł. To jest inaczej nazywane, i pewnie wielu z Was się z tym spotkało, kinezjologia. Jest to po prostu... dlaczego nie widzimy teraz monitora? Nie mogę mówić, bo chcę pokazać obrazek.
Dobrze. A więc kinezjologia rozwija się w zasadzie wszędzie w Europie, oprócz Polski, z tego co wiem. U nas jest troszeczkę mniej znana i zaczyna się to używać już w terapiach różnego rodzaju, i to bardzo poważnych terapiach. I generalnie chodzi o to, że nasz organizm reaguje bardzo intensywnie, znaczy podświadomie po prostu. Nasze ciało pokazuje nam nasze emocje i nasze problemy bardzo łatwo. W związku z tym przez reakcje automatyczne, przez nacisk na rękę, generalnie można to najłatwiej robić przez nacisk na ręce rozłożone w obie strony, zadaje się pytania człowiekowi czy pacjentowi i poprzez sprawdzenie nacisku, a raczej siły, z jaką reagują nasze kończyny czy nasze ręce, stwierdza się prawdziwość odpowiedzi. Można w ten sposób dość daleko, zadając pytania, dojść do odpowiedzi związanych, które naprawdę, czy znaleźć rozwiązania na problemy, które nas dręczą, często bardzo absurdalne, a których przyczyna może leżeć gdzieś daleko w przeszłości, w dzieciństwie. I poprzez znalezienie tej przyczyny, jest to coś w rodzaju, przeprowadza się regresję w trakcie tej metody, można znaleźć przyczyny gnębiących nas chorób, czy nawet cech charakteru, które są niezbyt dla nas wspomagające i łatwiej pozbyć się, i bardzo łatwo pozbyć się w zasadzie tych blokad. Także generalnie ta książka opowiada o tym, w jaki sposób ta terapia jest stosowana, i pani Maria Grzegorz jest właściwie robi tego, przeprowadza tego rodzaju terapię. Książka jest fascynująca, bo opisuje po kolei przejścia, a raczej doświadczenia z różnymi pacjentami i sposoby uwolnienia ich od ich problemów. Przede wszystkim dzieci, bo dla dzieci jest to bardzo szybko działające i można im szybko pomóc. I zaczęło się w zasadzie od tego, że zaczęto stosować w leczeniu dyslekcji. Także polecam wszystkim. Ja natomiast przejdę teraz szybko do tych biosygnatur, o które mnie pytano. To są znaczki dotyczące rezonansu. Znaczy one działają poprzez rezonans z naszymi organami. To jest taki szeroko pojęty rezonans, bo to, co my znamy jako rezonans, a przynajmniej w medycynie, to często dotyczy różnego rodzaju urządzeń, do których się ludzi podłącza, aby ich badać, i poprzez fotografie robione przy odpowiedniej długości fali wykrywa się różnego rodzaju schorzenia czy tam zakłócenia w naszym organizmie. A to, co z czym tutaj mamy do czynienia, to jest to rezonans, który odbywa się w dużo delikatniejszy sposób, bez użycia elektroniki i różnego rodzaju narzędzi. I ten rezonans odbywa się właściwie na wielu poziomach, bo i na poziomie fizycznym, i na poziomie emocjonalnym, i poziomie duchowym przede wszystkim. I te znaczki mają niesamowitą własność energetyzowania i neutralizowania organów w naszym ciele, które uległy jakiemuś uszkodzeniu albo nie funkcjonują całkowicie prawidłowo. I to jest tak jak na przykład medycyna chińska, jedna z metod, które pomagają nam po prostu lepiej żyć i leczyć się bez lekarstw, poprzez neutralizację i bardzo łagodne działanie na organy, które wymagają uleczenia. To, co tutaj widzicie na tym obrazku, to jest cały zestaw znaczków, które w jakiś sposób rezonują z naszą wątrobą i używa się ich do leczenia różnego rodzaju chorób, a używa się ich w sposób bardzo prosty, mianowicie tego typu znaczki, nawet odręcznie narysowane, można sobie, nie wiem, narysować na ścianie, powiesić na kartce, trzymać w portfelu, czy nawet rysować, co poleca właśnie Ibrahim Karim, który nas tego uczył, narysować długopisem żelowym na ręce. Ja trzymam dłużej te obrazki, jeżeli kogoś to interesuje, można to sobie odrysować. Tutaj w tym zestawie widać coś bardzo ciekawego. To jest taki zestaw, które są znaczków, które rezonują. One nazywają się biosygnatury. To jest nazwa wymyślona przez autora, człowieka, który zebrał wiedzę i zrobił z niej
przystępną do użycia, przystępny do użycia system, bo te znaki znajduje się w zasadzie w historii, w kulturze, we wszystkich starych kulturach na całej Ziemi. Możemy bardzo podobne znaczki znaleźć nawet na garnkach ludowych, które w naszej kulturze słowiańskiej były od tysięcy lat, znajduje się je w wykopaliskach i bardzo ciekawy jest tutaj przypadek takiego znaczka, który działa bardzo dobrze na trawienie, akurat nie wątroba, przepraszam, coś tu innego otworzymy. Znaczki, które rezonują z żołądkiem. Ja muszę rozsunąć te obrazki chyba, o, się zakryły. Znaczki, które rezonują z żołądkiem, tutaj macie taki znaczek, to są znaki, które jak się dobrze zastanowimy, możemy znaleźć je na bardzo wielu naczyniach do gotowania czy do przechowywania żywności, które były przez tysiące lat używane przez ludzi w różnych kulturach. Także to jest taka wiedza, którą posiadamy intuicyjnie i nasi przodkowie, żyjąc bliżej Ziemi, nieoddzieleni przez te nieszczęsne klatki Faradaya, po prostu wyłapywali z eteru, z powietrza tego typu informacje, otaczali się tego typu znakami i kobiety po prostu tradycyjnie w bardzo ten specyficzny sposób zdobiły w różnego rodzaju spirale, naczynia gliniane, na których można było dość łatwo to narysować, czy po prostu zarysować tego typu formy, czy je kolorem nanieść. I zauważcie, ta mniej skomplikowana spirala jest to znak, który rezonuje z żołądkiem, a ta bardziej skomplikowana to jest jedna z tych spiral, które rezonują z wątrobą i pozwalają, niektóre z tych znaczków pozwalają nawet uleczyć stwardnienie rozsiane, które wydaje się bardzo ciężką do wyleczenia chorobą normalnymi metodami. One powodują też oczyszczanie i Ibrahim Karim opracował taki znak, opracował takie zestawienie tych znaków, tam jest ich o kilkaset, i w pomniejszeniu, które się na plakietce razem, są na plakietce razem modlane. I w momencie, jak się ten znaczek zaczyna nosić na szyi, to u ludzi, którzy są chorzy, czy po prostu za przytruci, czy po prostu mają wiele toksyn, czy jakieś choroby, które ich osłabiają, to potrafią po paru godzinach poczuć się bardzo źle, nawet zemdleć. Także widać to po tym, jak niesamowicie szybko działa ten rezonans i po prostu każdy z tych znaków zaczyna rezonować przy odpowiedniej długości fali z organem, któremu jest przypisany. Także są też znaki, które, o których właśnie przed chwilą zaczęłam mówić, które mają bardziej ogólne znaczenie i to są znaki takie jak ten tutaj, który jest związany z relaksacją i ten znak tutaj, który jest związany z depresją. I to są znaki, ten znak jest związany z depresją, ale on działa bardzo korzystnie na przykład na depresję. Wszystkie takie, zauważcie, że znaki, które rezonują z organami są zwykle bardzo w kształtach, mają płynną linię, bardzo dużo zakrętasów, a to, co jest związane z depresją i ze stanami ciężkimi u człowieka i właściwie też z agresją, to są takie ostre bardzo linie. Natomiast stosowanie takiego znaku potrafi działać korzystnie na człowieka z depresją, więc jest to też polecane. Z takich jeszcze ciekawszych znaków jest to jest na pewno znak dotyczący kręgosłupa. One przede wszystkim przypominają w pewien sposób, są takimi jakby symbolami naszych organów. Także nic dziwnego, że to są na przykład znaczki dotyczące, które rezonują z sercem, to jest znak związany z sercem i z balansowaniem, po prostu pozwala w jakiś sposób neutralizować, balansować ciśnienie. Tutaj są naczynia, znaczek związany z naczyniami krwionośnymi, a tu znowu znaczek, który działa bardziej ogólnie, on chroni po prostu przed rakiem. Jest to znaczek, który się składa z takiego ogonka w górę skierowanego i kilku, no widzicie zresztą, można sobie to odrysować. Także, co mogę więcej powiedzieć? Te znaki są, jeszcze jeden znak interesujący, bardzo związany z działający na polepszenie odporności,
A ten tutaj znaczek to jest taki znak, który składa się z dwóch prostych odcinków i z fragmentu, to tu jest niezbyt dokładnie narysowane, ale to ma być 1/4 okręgu. I ten znak działa jako odpromiennik. Możecie go zastosować, nawet narysować sobie na kartce i włożyć do telefonu komórkowego i on potrafi zbalansować dość silnie, dość korzystnie promieniowanie mikrofalowe, pod którego jesteśmy wpływem, jeżeli przykładamy telefon do głowy. Także szczerze polecam, bo to rzeczywiście działa. I można, ja te znaczki zaczynam robić w różnego rodzaju postaci, jako biżuterię, jako zawieszki, jako takie elementy ozdobne na ścianę, bo już obiecywałam od dłuższego czasu i nareszcie się za to wzięłam. I powiem, że to jest taka bardzo, bardzo łatwy sposób w sumie, który w jakiś sposób może nas, na przykład może nam bez lekarstw pomóc wyleczyć się z jakiegoś schorzenia, które jest uciążliwe, trudne, albo nawet jeszcze nie wiemy co dokładnie, co nam jest, ale wiemy, że mamy problem z jakimś organem i stosowanie któregoś z tych znaczków po prostu działa bardzo kojąco wręcz na organizm. Te znaki można też stosować, tak jak już mówiłam, na ścianach w domu i one po prostu nie dość, że będą działać dobrze na nasze organy, to generalnie powodują polepszenie energetyczne w przestrzeni mieszkalnej. Tutaj znowu wątroba, coś mam, nie otworzyłam chyba nie tą prezentację, którą chciałam otworzyć, ale o to jeszcze, tak, jeszcze raz to. Bo to jest taki znak dość interesujący, który związany jest z całym centralnym systemem nerwowym, jest bardziej skomplikowany, ale jest w naszych czasach dość ważny i należy go po prostu stosować, bo działa generalnie uspokajająco i uziemiająco. Tutaj coś związane z przypadłością, która jest na tyle ciężka, że bardzo trudna do wyleczenia, bo trudno znaleźć konkretną przyczynę, to są po prostu bóle reumatyczne dla ludzi, którzy reagują na zmiany pogody na przykład. I tutaj jest taki znak, który jest nazywany regulatorem energii ezoterycznej. On jest dość chaotycznie to narysowany, ale prawdopodobnie nie ma znaczenia, jak bardzo dokładnie się to rysuje. Chodzi raczej o ten powtórzenie ruchu w ten sposób kilka razy i to wszystko działa jako właśnie regulator energii ezoterycznej. Działanie tego typu znaków zostało przez Ibrahima Kalima on zaczął je stosować po długich latach badań i obserwowania znaków i patronów i tego, co znajdował w architekturze starożytnego Egiptu, w greckiej architekturze. Zauważcie, że zwieńczenia kolumn w greckiej architekturze bardzo przypominają niektóre z tych znaków. I te formy były bardzo, bardzo powszechnie stosowane w starożytnej architekturze, dlatego że ludzie wiedzieli, że one dobroczynnie działają na nich. Co mianowicie dzieje się w momencie, kiedy stosujemy tego typu formy? Jeżeli ktoś z Was zajmuje się radiestezją, to słyszał na pewno o kolorach radiestezyjnych i jest jeden z najszlachetniejszych, najważniejszych, najlepsza długość promieniowania w radiestezji, to jest kolor złoty. I poprzez to, właśnie te znaki mają tą właściwość, że promieniują kolorem złotym radiestezyjnym, co bardzo korzystnie wpływa na nas, na nasze zdrowie i na przestrzeń dookoła nas. Także dlatego też warto je stosować, bo one oprócz tego, że leczą poszczególne organy ciała, to jeszcze na dodatek po prostu działają na przestrzeń korzystnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? To też jest jeden ze znaczków, które stosowane w przestrzeni działają bardzo korzystnie. To jest z kolei, tutaj to powinno być narysowane prosto, ale mówię, nawet przy rysowaniu odręcznym one działają, nie ma nawet znaczenia, czy są mniej lub bardziej, oczywiście trzeba to w miarę precyzyjnie rysować, ale to też chodzi, jeżeli sami to rysujemy, to też chodzi o ruch ręką i o to, jaki proces przechodzi w nasza podświadomość w momencie rysowania tych znaczków. I bardzo mi to przypomina labirynt, samą
proces rysowania labiryntów, to też jest, one są, te znaki są generalnie bardzo zbliżone do formy labiryntu, bo proces rysowania labiryntu sam w sobie jest już bardzo kojący i leczący dla naszej duszy i jest po prostu dla rozwoju duchowego człowieka bardzo pożyteczny. Ja może spojrzę na drugi ekran, na żadnych pytań, więc może coś innego teraz otworzymy. No, spróbuję to zamknąć i otworzyć następną prezentację. Pytanie także, jakie dostałam w zeszłym tygodniu, to chodziło o Ormus. Jeżeli uda mi się otworzyć tą prezentację, która gdzieś tu się podziała, to troszeczkę też powiem o tym, bo Ormus mówiliśmy już jakiś czas temu o tym, ale i należałoby dłużej opowiadać, ale dzisiaj może tylko króciutko, tylko tutaj się trzeba, muszę z tym uporać, bo prezentacji otworzyło się 5. Przeprowadzamy różnego rodzaju próby wykonania dziwnych wynalazków i fascynujemy się alchemią bardzo silnie z Bartkiem i prawda jest taka, że na świecie dzieje się teraz dużo niezwykle ciekawych wynalazków powstaje, one niestety nie wszystkie są natychmiast upowszechniane, w związku z tym po prostu rok temu już mówiliśmy, słyszeliśmy przynajmniej przepraszam, że tak bardzo się kręcę, ale zmieniliśmy miejsce prezentacji i musimy tu wszystko poustawiać. Mianowicie ponad rok temu zostało ogłoszone, że niedługo dojdzie do wypuszczenia na rynek farmaceutyczny nowego leku opartego na ormus, czyli na eliksirze zdrowia albo dawniej zwanym, tak zwanym kamieniu filozoficznym. I niestety do tej pory do tego nie doszło, czyli prawdopodobnie są wszelkie możliwe siły w świecie farmaceutycznym, które działają, aby temu przeszkodzić, ponieważ jeżeli Ormus wejdzie na rynek farmaceutyczny, to nie będą potrzebne już żadne inne lekarstwa. To jest to, co przez całe wieki, przez tysiące lat było poszukiwane przez alchemików na całym świecie. I Bartek, czy możesz pomóc znowu z otworzeniem prezentacji? Przepraszam, potrzebuję pomocy technicznej znowu, żeby otworzyć prezentację. I jest na jakimś pendrive'ie, czy nie? Na pendrive'ie i na... Tutaj też jest, ale nie mogę znaleźć. Na pendrive'ie jakim byś? Intensy. Ale nie wiem. A możesz mówić, powiedzieć, że się nie przeszkadzam, to muszę przytulić. Wiesz co, spróbuj tutaj, może, a... Masz pytanie. Mamy tyle prezentacji, że się gubimy. Hieroglify to nasze runy słowiańskie. No tak. Nie, pytanie, czy można sobie zacząć Tak, tak, można. Właśnie mówiłam, że Ibrahim Karim zawsze polecał użycie długopisów żelowych, bo one są nieszkodliwe i w sumie właśnie im lepiej właśnie je rysować na skórze, przynajmniej mówił, że stosował. On współpracował przynajmniej wtedy, jak przechodziłam szkolenia u niego z dwoma klinikami, jedna w Szwajcarii, jedna w Stanach Zjednoczonych, gdzie lekarze zgodzili się pracować z tymi znaczkami i właśnie stosowano, tam był szereg pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i stosowano te znaczki w ten sposób, że były one umieszczone na ścianach w
sal, w których pacjenci leżeli, a oprócz tego mieli za zadanie sobie sami rysować na ręce te znaczki, które czuli, że w danym momencie są im potrzebne, ale też oczywiście mieli zawsze te znaki, które dominująco korzystnie miały działać na jakiś konkretny organ. I wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku też to trochę tak działa jak krople Bacha. Jeżeli kiedyś mieliście do czynienia z kroplami Bacha, to jest to właśnie takie to subtelne duchowe działanie pewnych obrazów, czy pewnych zapachów, czy pewnych, w tym wypadku przy kroplach Bacha są to esencje kwiatowe, wyciągi z kwiatów różnych i one często bardzo dzieciom daje się wybierać własnoręcznie, bo intuicyjnie wybierają te zestawienia kropli Bacha, czyli tych esencji kwiatowych, które najlepiej zadziałają w danym momencie na ich problemy. Także jest to w przypadku tych znaczków, jeżeli na przykład któryś nas szczególnie pociąga i się nam podoba, to po prostu widocznie on jest w danym momencie potrzebny i warto go po prostu używać. Można tego typu znaki na przykład nosić przy sobie i raz na jakiś czas wyjąć, można je po prostu, najlepiej to mieć w domu na ścianie chyba, bo wtedy się o tym pamięta. Może o Ormusie, Bartek, powiesz chwilę o Ormusie, ja sobie otworzyć tą... Nie, to miałem znaleźć sobie prezentację. No ja wiem, gdzie jeszcze tak. To bardzo kozałeś, mogę szukać. No myślałam, że znajdziesz. No nieważne, powiem dalej chwilę o Davidzie Hudsonie i o Ormusie. A więc tak jak już mówiłam, Ormus stałby się lekarstwem zastępującym inne lekarstwa, ponieważ on ma niesamowite właściwości. Ormus przede wszystkim występuje w kilku różnych postaciach, głównie w trzech. Jedna łagodna postać Ormus polepsza głównie nasze zdrowie i działa po prostu tylko do pewnego stopnia korzystnie również psychicznie. Znaczy one generalnie działa to bardzo odmładzająco, regenerująco na wszelkie organy. A ta postać Ormus, która jest osiągana z monoatomowych pierwiastków, takich jak złoto, platyna, iryd, powoduje też pewne konsekwencje duchowe. Czyli musimy być już w takiej sytuacji, kiedy przyjmujemy tego typu substancje, bardzo mieć ogromną dyscyplinę duchową, bo nie powinny się pojawiać... Bartek, to była ta prezentacja. Ja też chciałam otworzyć, tak. Nie powinny się pojawiać w naszej głowie żadne negatywne myśli, bo one są w jakiś sposób multiplikowane. Czyli jest ta najwyższa postać lekarstwa, jest przeznaczona dla ludzi, którzy już jakby dojrzeli do tego, żeby go przyjmować, mianowicie przeszli pewne inicjacje duchowe i potrafią utrzymać się na pewnym poziomie świadomości, który pozwala im na, jest to jakby przechodzenie w inny wymiar, to jest po prostu coś, co jest związane właśnie z wielowymiarowością i dlatego też może być niebezpieczne dla tych, którzy jeszcze zbyt są związani z naszym wymiarem. Ja może powiem troszeczkę jeszcze o innego rodzaju lekarstwach, które w dzisiejszych czasach bardzo dobrze używać, które są zupełnie nieinwazyjne, a które pomagają się leczyć z tych substancji, którymi jesteśmy notorycznie truci. I tutaj mamy, przepraszam bardzo, mówimy o leczeniu, a ja jestem ciągle przeziębiona od zeszłego tygodnia. No ale oczyszczanie jest długofalowe i długotrwałe. Mianowicie chcę wam jeszcze powiedzieć troszeczkę, to już też wspominaliśmy nieraz i powtarzamy się często, ale to nigdy za wiele, bo jest taka substancja, która może alchemicy jej nie poszukiwali i nie jest alchemicznym złotem. Mianowicie mówimy teraz o alchemicznym srebrze, to jest srebro koloidalne i na pewno słyszeliście o dziwnych właściwościach rzeki Ganges, gdzie mnóstwo ludzi chorych, nawet chorych na trąd, kąpie się koło siebie w ogromnych ilościach i oni wszyscy uważają, że rzeka Ganges ich uzdrawia i są trochę wyśmiewani przez
Hindusi są po prostu wyśmiewani przez Amerykanów czy Europejczyków. Natomiast niewielu Europeanów i Europejczyków zdaje sobie sprawę z tego, że Gangesem płyną ogromne ilości koloidalnego srebra. Po prostu źródła rzeki Ganges wypływają w miejscu, w górach, w którym znajdują się też kopalnie srebra i te drobinki srebra rozpuszczone w wodzie płyną i pomimo tej ilości błota i brudu i bakterii i zarazków, ludzie, którzy wchodzą do rzeki, nawet jeżeli wchodzą koło siebie, nie ma to znaczenia, ich skóra jest po prostu obmywana koloidalnym srebrem. A koloidalne srebro ma fantastyczne właściwości leczenia różnego rodzaju schorzeń, zarówno skóry, jak i wewnętrznych. I używane jest po prostu najsilniejszym, najstarszym antybiotykiem świata. I cząsteczka koloidalnego srebra wygląda mniej więcej tak, jak mała szczoteczka. I ona znajdując się w naszym krwiobiegu, w naszych organach, działa też jak szczotka, bo ona po prostu zbiera wszystkie niekorzystne dla nas wirusy, bakterie i po prostu czy oczyszcza nasz organizm i oczyszcza krew. Także polecam bardzo, bo picie tego koloidalnego srebra jest po prostu zabezpieczeniem się przed chorobami. Jeżeli nie jesteśmy chorzy, to możemy pić to raz na jakiś czas. Jeżeli zaczynamy chorować, należy pić po prostu co najmniej szklankę dziennie. A najlepiej taką szklankę srebra koloidalnego zrobić sobie samemu, bo srebro, które kupujemy w aptece, stoi tam dość długo na półkach. A najlepiej działa takie srebro bardzo świeże, które jest zrobione dopiero co i możemy go użyć w ciągu powiedzmy paru godzin. W związku z tym, że rzeka Ganges raczej jest troszeczkę daleko od nas, to stworzyliśmy warunki, abyśmy stworzyli takie same warunki, jakie są w rzece Ganges tutaj w Polsce. I mam przed sobą takie urządzonko, które a propos notabene sam wytwarzam, sam produkuję. Jest to tego typu generator srebra koloidalnego, wykonany w dosyć prosty sposób. Są to dwa druty, trzy tysiączki tak zwane, czyli czyste srebro. Jak najczystsze musi być, to jest bardzo ważne, żeby to było czyste srebro, które jest podłączone do tego typu urządzenia. Następnie... Aha, no tak, zapomniałem, że połykam zazwyczaj mikrofon. Następnie zanurzamy anoda i katoda do wody i następnie uruchamiamy tym oto włącznikiem. Po chwili zaczniemy zauważać, może tak nie wiem, czy to dobrze widzieć, jak widać. Tak, po chwileczkę poczekamy i poświecę tutaj latareczką, aby można było więcej zauważyć, co się wydziela. Już teraz w tej chwili widać, co się dzieje, a mianowicie uwalniana jest duża ilość jonów srebra, czyli to, co Basia mówiła. Są to ujemnie naładowane cząsteczki srebra, które odbierają elektron komórkom nowotworowym, niszczą wszelakiego rodzaju patogeny, wirusy i inne tego typu bakterie i zarazki. I jest to, jak już wspomniała Barbara, najlepszy antybiotyk, jaki może być na świecie. A propos, moja mama niestety przeżywała jakiś czas temu w swoim życiu właśnie miała raka i dopiero po chemioterapii, po onkologii w Poznaniu czymś takim ją traktowano. Piła po prostu srebro koloidalne, ponieważ to jest idealne na przyspieszenie procesu regeneracji komórek. No jest to naturalny po prostu antybiotyk i lek i to powinno być stosowane zamiast chemioterapii, a nie po chemioterapii. No niestety jeszcze wtedy akurat tego nie wiedziałem, teraz wiem coraz więcej. Mieszamy mniej więcej w ten sposób, jak już widzimy, i włączamy w ten sposób. Pach wyłączone. Urządzenie wygląda bardzo proste. I dla tych, którzy są zainteresowani kuptem, jak najbardziej proszę zostawić swoje dane. Ja jestem jak najbardziej do dyspozycji i mogę Państwu to zaprezentować. Zaledwie 150 zł brutto. Urządzenie proste, generuje na bieżąco sreberko. Proszę bardzo, Barbara, jako że jesteś chora, to proszę bardzo, skosztuj sreberka. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie.
Ja odpowiem szybciutko na pytanie, skąd bierzemy wodę. Woda, najlepiej byłoby używać wodę destylowaną, ale wtedy elektroliza przebiega czasami 3 dni, żeby uzyskać tą ilość cząsteczek, jaka jest nam potrzebna. A więc używam wody, która jest energetyzowana, wlewam do niej kropelki Dona V. To jest taka, też chyba już o tym opowiadałam, ale jak jeśli nie opowiadałam, to zaraz opowiem. To są po prostu kropelki rozmnażającej się wody o bardzo wysokiej, wysokiej poziomie energii w skali Bovisa, to około 40 tysięcy w skali Bovisa. I ona, wlanie 2 kropelek do litra, czy tam 2 litrów wody kranowej powoduje, że ta woda cała się robi bardzo, ma bardzo wysoki stopień energetyzacji i robi się bardzo dobra smakowo, tak jak woda źródlana. Jednocześnie traci zanieczyszczenia, z tym, że do generowania tego domowym sposobem srebra koloidalnego, najlepiej jest użyć oprócz tego wodę przemrożoną, z której wytrąciły się wszelkie chemikalia i to, co zamarzło, potem rozmrozić i wtedy mamy w miarę czystą, nie destylowaną, ale czystą wodę. Przynajmniej ja tego typu urządzenia do własnoręcznej produkcji srebra nauczyłam się robić w Holandii, w naszym klubie, gdzie ludzie używają ich przez lata i specjalnie nikt, to znaczy nie używa się do tego właśnie czystej destylowanej wody, tylko raczej wody niemineralnej, bo woda mineralna bardzo powoduje wytrącanie się minerałów przy elektrolizie, w związku z tym lepiej jest mieć ją jak najbardziej czystą i z jak najmniejszą ilością minerałów, ale niekoniecznie destylowaną. Co do stężenia ilości cząsteczek, średnio zostało to wyliczone, że przy użyciu generatora w ciągu 3 minut, on zawiera baterie 9-woltowe, to po 3 minutach działania elektrolizy na szklankę wody wydziela się taka ilość cząsteczek, która jest dla nas korzystna i która jest jakby wystarczająca do leczenia. Także srebra w zasadzie to nie można przedawkować, bo w internecie wystraszą Was od razu zdjęcia pokazujące ludzi niebieskiego człowieka, który zdarza się raz na milion, że ktoś ma uczulenie na srebro, ale to jest bardzo rzadki przypadek i generalnie srebro nie może szkodzić w żaden sposób. Srebrzyca tak zwana, czyli uczulenie na srebro, jest czymś, co występuje u 1 chyba na milion, czy 1 na 10 tysięcy osób. W związku z tym z pewnością, jeżeli macie obawy przed zastosowaniem tego typu środka, to oczywiście zbadajcie się. Zróbcie sobie badania, sprawdźcie dokładnie, czy macie uczulenie na srebro, ale gwarantuję Wam, że szanse posiadania tego typu problemu jest znikome. Ale no to, co właśnie Basia mówiła, propaganda jest taka, że od razu pokazują niebieskiego pana i straszą, że tak będziesz wyglądać do końca życia. No wiadomo, o co chodzi. Koncerny farmaceutyczne absolutnie nie chcą, żebyśmy widzieli, jak się leczyć tymi metodami z raka. Tak więc, dajmy Wam bardzo konkretne informacje i po raz kolejny mówię, dla osób zainteresowanych kupnem urządzenia bardzo śmiało piszcie na kontakt@ekocentrycy.pl i dalej możemy ustalić szczegóły. Dziękuję. A jeszcze może pokażę drugi ciekawy środek, nie wiem, pewnie niektórzy z Was to znają, to jest MMS, Jima Humble, chloryn sodu, który z kolei, który działa w sumie w pewnym sensie też tak jak srebro koloidalne, z tym, że działa gwałtownie i jego stosuje się w przypadku chorób, które nawet śmiertelnych, takich jak malaria, bo on to jest po prostu chloryn sodu stosowany do odkażania, który wywożą ze sobą często ludzie udający się na badacze, naukowcy udający się gdzieś do pracy w tropiki i używają go do odkażania wody i to niestety troszeczkę śmierdzi chlorem po prostu, ale użycie niewielkiej ilości paru kropelek z tak zwanym, jak to nazwać, no po prostu z kwaskiem cytrynowym albo z cytryną, czyli z drugą substancją, która powoduje uwolnienie się tego chloru i zażycie tego potem z wodą, bo działa nieprawdopodobnie oczyszczająco na przewód pokarmowy, na wątrobę i w pewnych sytuacjach, kiedy ludzie na przykład są już bardzo
jednej z ostatnich faz malarii, kiedy praktycznie nie można im znaleźć, nie można im podać już żadnego lekarstwa, to właśnie ten Jim Humble, który ogłosił to, że chloryn sodu jest tak fantastycznym lekarstwem, ogłosił światu, że jest tak, o co został prawie zamknięty do więzienia. On w zasadzie w ten sposób właśnie przetestował MMS, że leczył ludzi, którzy z nim pracowali w grupie, gdzieś byli w dżungli na badaniach, bo on jest geologiem i jeździł przez lata w tropiki badać, badania przeprowadzać, i po którymś kolejnym wyleczeniu członków ekipy badawczej właśnie przy pomocy tego MMS sam przeprowadził, odważył się przeprowadzić na sobie eksperyment, był zarażony malarią, nawet nie leczył się w zasadzie żadnym środkiem po to, żeby dojść do takiej fazy, kiedy było już z nim bardzo kiepsko i kiedy nie dawano mu żadnych szans przeżycia, i wtedy zażył dość dużą porcję tych kropli chlorynu sodu z cytryną, czy tam z kwaskiem cytrynowym, on nie ma znaczenia, jak się to, z czym się to zażywa. Chodzi o tę kwaśną substancję, która powoduje uwolnienie się chloru i tlenu w zasadzie, bo nazywa się to stabilizowanym tlenem inaczej. I w ciągu paru godzin z bardzo ciężkiej fazy malarii został wyleczony. Także ten MMS również można kupić i w Polsce, i polecam zażywanie, bo jeżeli ktoś jest chory poważnie, to już mówimy tu i o raku, i o różnych o cukrzycy, to jest substancja, która czyści, oczyszcza całe ciało, oczyszcza organy, niesamowicie oczyszcza wątrobę. Sama byłam świadkiem, znaczy na sobie eksperymentowałam, i po 7 dniach zażywania MMS-u byłam na jakiejś konferencji, gdzie podano mi za dużo likieru i spodziewałam się kaca następnego dnia. Zero kaca po likierze, dlatego że przeszłam tą kurację MMS-em i zdarzyło się, że ostatniego dnia zwykle robi się te kuracje przez 15 dni, ale można czasami dłużej oczywiście zażywać. Ale prawda jest taka, że jeżeli zażyjemy, na przykład on niestety powoduje, ma nieprzyjemne czasami działanie w postaci, że można nawet mieć odruchy wymiotne i wymiotować, ale z reguły powoduje to właśnie niesamowite czyszczenie złogów, czy tam z wątroby się po prostu uwalniają się rzeczy, które inaczej nigdy by się nie uwolniły, w związku z tym polecam. Ale jest to zdecydowanie mniej przyjemna forma leczenia niż srebro koloidalne, które po prostu jest w zasadzie bez smaku, czuje się odrobinę smak srebra i można to pić bez większego obrzydzenia. W związku jeszcze ze srebrem chciałam powiedzieć taką rzecz, że jeżeli macie wątpliwości co do srebra, albo jeżeli z tym się nie zetknęliście, to zwróćcie uwagę na taką informację, jaką podawano nam nawet na lekcjach historii. W średniowieczu, w renesansie również, w zasadzie to do XVIII wieku, zdarzały się ogromne epidemie w Europie, wymierały czasami całe miasta, czy tam ogromna ilość ludzi w mieście, i te epidemie dotykały w największym stopniu ludzi biednych, a w rodzinach bogatych, na dworach królewskich, tam zwykle tych ofiar było o wiele mniej, a właśnie w bogatych domach i na dworach królewskich jadano dawniej ze srebrnych łyżek. I ludzie po prostu chronili się przed chorobami przez to, że te drobinki srebra dostawały się do ich organizmów po prostu codziennie po trochę. A więc jest to jeden z najsilniejszych środków, jaki możemy mieć łatwo dostępny i bardzo niedrogi sposób, który pomaga chronić się przed jakimikolwiek chorobami. Gdzie można kupić MMS? Na Allegro, ale my też mamy to dostępne. Także konkretnie, no to kwoty? To kosztuje, buteleczka mała, nie wiem, chyba 15 ml kosztuje bodajże 15 zł, już nie pamiętam, także zwykle rozprowadzamy to na targach i tym razem będziemy na targach w Katowicach 22 i 3 marca, na targach zdrowia i urody organizowanych przez MedPress, przez redakcję Szamana. Bartek mówi, że było 20, może. Nieważne. W każdym razie jest to tak jak jeszcze jedno urządzenie, które jest bardzo ciekawe, mianowicie Zapper, ale to też o tym opowiadaliśmy, ale szybko przypomnę. Jest z kolei związane z panią doktor Huldą Clark,
To jest lekarka niemieckiego pochodzenia, która mieszkała przez lata w Stanach i była z zamiłowania Majsterkowiczem i zajmowała się, to właśnie troszeczkę złe zdjęcie, ale to pani Hulda Clark przy pracy. Ona zajmowała się z zamiłowania elektroniką i majstrowaniem różnych urządzeń i przy oprócz tego była lekarzem i podczas zajmowała się zagadnieniami zwyrodnień różnego rodzaju, czy na przykład problemem z pasożytów w organizmie ludzkim i odkryła w czasie swoich badań, że pasożyty reagują na pewnego rodzaju długości promieniowania. W związku z tym przy pewnej częstotliwości podawanej pacjentowi, której poddawany jest pacjent regularnie przez parę minut, zaczynają się wytrącać z jego organizmu, zaczynają po prostu po jakimś czasie, jego organizm zaczyna odrzucać pasożyty, które się w nim znajdują. Hulda Clark napisała taką bardzo długą książkę omawiającą po kolei różnego rodzaju zatrucia naszego organizmu przez mikropasożyty, których nigdy nikt nie bada i nie szuka w naszym organizmie, a które potrafią doprowadzić do astmy, do chorób wątroby, do chorób jeli, do których nawet nie mamy pojęcia, że są spowodowane przez pasożyty. I właśnie jedną z metod oprócz leczenia różnego rodzaju substancjami ziołowymi stosowanymi powszechnie dawniej w ziołolecznictwie, to ona właśnie polecała stosowanie tego urządzenia Zapper, które po prostu powoduje wytrącanie się przez poddawanie słabym prądem naszego organizmu, powoduje rozpadanie się tychże organizmów na kawałki. O, Bartek zaraz zademonstrujemy wam takie urządzenie teraz. Tak, a tutaj właśnie widzicie również w mojej produkcji Zappera, które urządzenie to zresztą było już przez Barbarę omówione. Może właśnie jakbyś mogła to pokazać, bo ja nie mogę dwoma rękoma przebiegać. Nie, pokaż. Wygląda to mniej więcej tak. To są po prostu rurki mosiężne, podłączone krokodylkami i przewodami z pudelkiem, w którym znajdują się baterie. Znaczy jedna bateria. Jedna bateria, przepraszam. To jest tylko jedna bateria. Chodzi ogólnie o to, żeby była... żeby były różne częstotliwości, czyli nie jest stała częstotliwość, tylko jest zmienna. I mamy dwie rurki miedziane, jak tutaj Barbara, jakbyś mogła pokazać wyraźnie, troszeczkę, nie jest to najlepszej jakości wykonane, lecz to wystarczy, aby przyczynić się do tego, że właśnie to, co właśnie mówiła, ta częstotliwość najnormalniej w życiu wyeliminuje te negatywne, te szkodniki i to są, co ciekawe, to się to za blisko, to musisz troszkę oddalić nawet. I to jest bardzo fajnie przedstawione na YouTubie, jak jeżeli też wpiszecie Zapper lub film o Zapperze, coś takiego, to tam będzie taki zielony film z komórką, która po poddaniu się temu właśnie procesowi widać, jak ona zaczyna się kręcić coraz szybciej, aż w końcu membrana jej pęka i ta komórka po prostu obumiera. Tak, komórka pasożytu, oczywiście. No tak. To jest zaledwie, no mówię, no jedna bateria to jest ma 9 V, ale to są zmienne, to nie tylko jest 9, to jest tam różne częstotliwości, to jest do 30 tysięcy herców. Jedna jest bardzo ważna przy tym informacja, te rurki powinny być, powinniśmy mieć wilgotne ręce, kiedy poddajemy się temu słabemu prądowi, ponieważ to pochodzi o przewodzenie lepsze, także można te rurki po prostu owinąć czymś mokrym albo mieć wilgotne ręce. No tak, udało się dzisiaj zaprezentować całą gamę urządzeń, więc te urządzenia, a jeszcze wrócę do wody. Słychać? Nie, no powiedz, ty się zapytać. Czy teraz słychać? Nie, to nie zaraz będę odpowiadać. No tak, super. Dobrze. Jakieś pytania jeszcze? To czy o Zapperze mówimy? Nie, skąd? Nie ma, bo to są częstotliwości takie płynące z jednej baterii, one są mniej więcej dograne przez, jeżeli mielibyście gdzieś okazję, poszukajcie zresztą o Huldzie Clark, to po prostu ja poszukajcie o Huldzie Clark informacji, znajdziecie
znajdziecie na pewno dużo. Ona napisała książkę, którą warto przeczytać, ale jest, nie powiem, informacja w niej zawarta jest trudna, bo Hulda Clark oskarża wszystkie nasze rzeczy codziennej higieny o nieszczęścia, choroby, raka i tak dalej. Ma bardzo dużo w tym racji, bo rzeczywiście znajduje się, po prostu trujemy się nawet przez środki czyszczące, które używamy w domu, i to powoduje osadzanie się w naszym organizmie, powoduje osadzanie się po prostu chemii, która nas osłabia i jest przyczyną różnych chorób. I leczy się to tylko dzięki właśnie zaperowi albo przez stosowanie różnych preparatów ziołowych. I takie najbardziej popularne preparaty ziołowe to są wyciągi z czarnego orzecha, wyciągi z piołunu na przykład, goździki, także wszystko to, co było znane naszym babciom i co było stosowane dawniej bardzo powszechnie. Dobrze, coś jeszcze? Coś jeszcze? Już chyba na dzisiaj skończymy dość tej prezentacji, także bardzo proszę o pytania następny raz, to będzie. A o ile wiem, stosować tylko z cytryną MMS. Tak, tak, rzeczywiście. MMS-a stosujemy, na jedną kroplę MMS stosuje się daje się 5 kropli cytryny, czyli zaczynamy na przykład od jednej kropli dziennie, czy tam jednej kropli, można to kilka razy dziennie użyć rano i wieczorem, czyli na jedną kropelkę MMS-a 5 kropli cytryny, czekamy przez 3 minuty i potem dolewamy troszeczkę wody do tego i to wypijamy. Można jakiś tam sok jabłkowy, ale nie żaden sok. I to niestety ma przykry zapach. Ale i potem tak przez kilka dni można codziennie dodawać jedną kroplę MMS-a i do każdej kropli znowu te 5 kropli cytryny i na przykład pić to dwa razy dziennie. Czy będzie o orgonie? No, jeżeli chodzi o orgon i tego typu urządzenia, to z pewnością warto zaangażować się na jeszcze szerszą i większą skalę, a mianowicie poprzez zastosowanie specyficznych proporcji w strukturach stworzyć rezonatory, i to jest coś, co wymaga oczywiście nakładów finansowych, których obecnie nie mam, żeby się bawić aż tak do tego stopnia, ale z pewnością w swoim życiu jeszcze coś takiego wykonam i ja mogę ewentualnie rzucić hasłem Integratron dla tych, którzy wiedzą, o czym mówię. Mówię o George Van Tassel, lata 1956, przez przekaz od Plejadian otrzymał informację, jak wybudować budynek, który tworzy właśnie środowisko odpowiednie, czyli dużo jonów jest w tym pomieszczeniu i one mają bezpośrednio wpływ na regenerację tkanki, na poszerzenie świadomości, na możliwość wyjścia z ciała i wiele innych niesamowicie cudownych rzeczy. Także nasz potencjał to jest dopiero początek. To tutaj czytałem też o Cewce Lachowskiego i to są też rzeczy, które tak, George Lachowski, można to wszystko absolutnie stosować. Polecam lektury, które właśnie są, dotyczą tejże tematyki, jako że czas odejść od chemii, słuchajcie, czas odejść od farmakopia. Nie wiem, czy wiecie, co to w ogóle znaczy farmakopia. Jak nie wiecie, to bardzo was proszę, dokształcie się więcej na temat pochodzenia tego słowa i z czym to się wiąże tak naprawdę. Dlatego, no, ja bym na dzisiaj powiedział już na tyle. Rozgadaliśmy się troszeczkę, aż 2 godziny, nie wierzę. To jest chyba najdłuższa nasza audycja, jaką mieliśmy do tej pory. I to nas cieszy, że tak dużo was jeszcze jest o tej godzinie. Dziękujemy ślicznie za uwagę. Z mojej strony na pewno na dzisiaj to będzie już wszystko. Pozdrawiam was wszystkich. Majestic, Indianka, Hector, Awe, Kooperant, Focio, wszystkich was bardzo kochamy i ściskamy was serdecznie. Dzięki za miłe vibes. No i do zobaczenia następnym razem, prawda? Dobrej nocki wam wszystkim życzę. Pa, pa. Dobranoc.